Dzień dobry, witam Was serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Znajdujemy się na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Ja nazywam się Ewa Lepiarczyk, jestem doktorem nauk medycznych, a razem ze mną oprowadzać Was po naszym mini kampusie będzie pani profesor Agnieszka Skowrońska, która jest dziekanem do spraw kształcenia i studenckich. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nasz mini kampus, czyli Szpital Uniwersytecki, znajduje się w przepięknym położeniu. Jak widzicie, studenci pomiędzy zajęciami mogą odpoczywać sobie na ławeczkach w otoczeniu zieleni. Z drugiej strony znajdujemy się zaledwie 15 do 20 minut spacerkiem od głównego kampusu olsztyńskiego, czyli Kortowa. W przerwie, jeżeli studenci są głodni czy mają ochotę odpocząć, wybierają się na Starówkę Olsztyńską, która znajduje się zaledwie 3 minuty drogi stąd. Jeżeli chodzi o historię naszego wydziału, to powstał on w 2007 roku. W 2008 roku już mieliśmy pierwszych studentów. W tej chwili jesteśmy już jako kolegium medicum, gdzie już kształcimy ponad 1300 studentów, zarówno na Wydziale Lekarskim, czyli przyszłych lekarzy, jeżeli chodzi o również pielęgniarki, położne i ratowniki. W tej chwili to, co Państwo widzicie, to jest nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, które zostało niedawno otwarte i połączone jakby z taką częścią historyczną starą szpitala dawnego garnizonowego. Natomiast tutaj studenci nabywają swoich umiejętności praktycznych i serdecznie Was tutaj zapraszamy. Chcemy pokazać, jak wyglądają te zajęcia w realu. To wchodzimy. To jest to miejsce, które studenci lubią najbardziej. Witamy serdecznie. Dzień dobry, ja się nazywam Danusia Prak, jestem instruktorem symulacji medycznej, a także ratownikiem medycznym i chciałabym Wam pokazać nasze centrum symulacji. Zapraszam. To świetnie. To jest jedna z naszych sal, karetka, tak, w której możecie ćwiczyć wszystkie czynności ratunkowe. Na przykład w taki sposób, tak? Tu ratownicy ćwiczą resuscytację pacjenta. Zapraszam. A to jest sala SOR-u, szpitalny oddział ratunkowy. Dzień dobry. A to są nasi wspaniali studenci. Zobaczcie, nawet pod maseczkami widać, jacy są uśmiechnięci, weseli i zawsze gotowi do pracy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Słuchajcie, na tych salach możecie ćwiczyć wiele zdarzeń, których tak naprawdę możecie się później spodziewać w dalszej pracy Waszej. Jeżeli byście chcieli zostać, tu zapraszam teraz. Jeżeli byście chcieli pracować w służbie zdrowia, to jest sala intensywnej terapii. Zobaczcie, tu jest wszystko przygotowane tak jak na prawdziwym OIT-cie. Jest respirator, są nawet małe dzieci, na których, że tak powiem, możemy ćwiczyć badanie, opiekę nad nimi, tak? Każda sala jest na tyle specyficzna, że posiada taki sprzęt jak w prawdziwym szpitalu. Także oczywiście wszystko tutaj jest monitorowane i instruktorzy, lekarze tak tutaj podglądają, jak nasi studenci sobie radzą także. Dokładnie. Tak. Zawsze otrzymacie fachową pomoc i instrukcje. No i w tej chwili jeszcze przed nami. Przejdziemy teraz do sala, tak? Jeszcze dwie. Tak, jeszcze dwie. Tak, dobrze. Teraz przejdziemy do sali, do bloku operacyjnego. Także tutaj mamy bardzo dużo fajnych trenażerów do laparoskopii, więc jest możliwość w dużych grupach ćwiczeń, tak? Kilka osób jednocześnie pod okiem lekarza, który będzie Was tego wszystkiego uczył i zarażał swoją pasją. I zapraszam teraz jeszcze, mamy bardzo jedną fajną salę, na której możemy przećwiczyć przyjmowanie porodu. Mamy tu naszą pacjentkę, która jest przystosowana do tego, żeby przyjmować przeróżne porody. Jest również cała stacja opieki również nad noworodkami. Także tutaj możecie się nauczyć, jak się takimi maluszkami opiekować, tak? Tuż po porodzie, jak je badać. Oraz jak przyjąć prawidłowo poród.
Ale zanim tutaj się znajdziecie w tej sali, zanim tutaj przystąpicie do tej praktycznej części, oczywiście musicie poznać jakby te podstawy, tak? I za chwilę zaprosimy Was do takiego jednego naszego laboratorium w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii. Zobaczycie, jak studenci nabierają tych podstaw, tak? I umiejętności, żeby potem te w praktyce je dobrze bardzo wykorzystać. Tutaj właśnie widzicie salę ćwiczeń Katedry Fizjologii i Patofizjologii Człowieka. Wiem, że jest teraz trochę smutno i cicho, ale to dlatego, że nie ma z nami studentów. Kiedy studenci znajdują się w tej sali ćwiczeń, to zawsze jest wesoło, głośno i dużo zabawy. Tak, jeśli mam powiedzieć, że jeśli chodzi o naszą katedrę, to akurat kształcimy tutaj wszystkich studentów z Collegium Medicum, zarówno przyszłych lekarzy, pielęgniarki, położne czy też ratowników. Także wszyscy studenci mają okazję być w naszej katedrze. A teraz zapraszamy Was przed Centrum Beringa. Maturzyści, witam Was serdecznie na terenie Szpitala Uniwersyteckiego. Leszek Gromadziński, dziekan Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum. Jesteśmy przed Centrum Medycyny Eksperymentalnej imienia Emila Beringa. Mieszczą się tu katedry takie jak farmakologia, fizjologia i patofizjologia oraz eksperymentalne centrum badań nad zwierzętami. Mamy piękne, świetnie wyposażone bloki operacyjne, gdzie przeprowadzane są badania eksperymentalne. Teraz idziemy w kierunku naszego szpitala uniwersyteckiego. Proszę zwrócić uwagę, że jest to szpital wybudowany kilka lat temu. Jest to nowoczesny szpital. Po stronie prawej, gdzie na razie jeszcze mamy stare budynki, będzie wybudowane północne skrzydło szpitala uniwersyteckiego, gdzie przeniosą się klinika kardiologii chorób wewnętrznych, klinika neurologii, rehabilitacji neurologicznej. Jest to szpital XXI wieku. Mamy bardzo dobre wyposażenie, jeśli chodzi o diagnostykę medyczną. Warunki do studiowania medycyny są bardzo dobre. Uważam, że nasz szpital uniwersytecki w tym miejscu, gdzie tutaj jesteśmy po prawej stronie, tak naprawdę myślę, że już za około miesiąc, dwa miesiące zostanie rozpoczęta budowa, która ma być zakończona w 2022 roku. Więc nasz szpital będzie jednym z piękniejszych szpitali na pewno w naszym województwie, natomiast myślę, że także w północnej Polsce. Kolejne etapy rozwoju medycyny w Olsztynie to przede wszystkim budowa Centralnego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. To jest przyszłość kilkuletnia, więc na razie patrzymy na nasz szpital w ten sposób i zapraszam wszystkich maturzystów do nas. Dziękujemy bardzo, panie dziekanie. Wiem, że wzywają pana obowiązki, także mam nadzieję, że zobaczy się pan dziekan wkrótce z naszymi maturzystami. My zaś serdecznie zapraszamy Was do studiowania u nas w Olsztynie, na Collegium Medicum. Koniecznie do Olsztyna.